Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapia. W tym filmiku chciałem wam przekazać pewne ogłoszenie. Słuchajcie, jak ostatnio wiecie, ostatnio streamowałem z okazji 200 subskrypcji, jednak ostatnio streamy się nie pojawiały. No było to spowodowane tym, że po prostu mam wakacje, pojechałem, odpocząłem, wróciłem do domu, oczywiście szczęśliwy i inne tam nieważne. Słuchajcie, postanowiłem zrobić coś dla was, dla moich widzów. Słuchajcie, postanowiłem, że przez cały sierpień, od 1 sierpnia do 30 sierpnia, mam nadzieję, że tak, do ostatniego dnia sierpnia będę prowadził live streamy, dokładnie od godziny 10 do 13, 14, to zależy, jak po prostu będę się czuł na siłach, czy dam radę, czy nie, no chociaż 4 godziny streamu to nie jest dużo. I normalnie oczywiście będziemy grać sobie w FIFA na samym początku, zawsze o 10 będzie FIFA, to nigdy nie będzie zmienione, no chyba, że wy będziecie chcieli, ale również na moim kanale będą się pojawiały inne gry, dokładnie dwie, tytułów jeszcze nie zdradzam, ale mogę was zapewnić, że będzie ciekawie. Jedna gra, jedną grę znalazłem na swoim przenośnym dysku, gdzieś jeszcze zachowaną, więc oczywiście to gra będzie z komputera, no i jedna tutaj, co mam na Xboxie. A jeszcze, jakbyście byli ciekawi, tak wygląda aktualnie moja drużyna na ten live stream, na ten sierpień. Widzicie, zrobiłem to zadanie o wypożyczonego Torresa i powiem wam tak, na razie Torres gra świetnie. Jako fan Liverpoolu nie mogłem tego przegapić, tutaj sprzedałem swój stary skład, zostało mi jeszcze trochę monet, no i wydałem tutaj na właśnie tego jegomościa, czyli na Fernando Torresa. No ta jego karta wygląda po prostu nieziemsko i nieziemsko się też nią gra, no on jest po prostu niesamowity. A więc co, mam nadzieję, że będziecie na tych live streamach, że będziecie bardzo aktywni na czacie, no ja na to liczę naprawdę i tak jak powiedziałem, przez cały sierpień streamuję. A i nie martwcie się o karierę Liverpool. Ona będzie, po prostu będzie albo przed live streamami, albo po live streamach. To zależy, jak mi się przetworzy ten filmik. A więc co, ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć!